zniknąć i wtedy mi się tu uwolniło. No, zawołamy go teraz. NLPX. No, coś tu nam zakłóca, smaży. Ale go wołamy. Zaraz go zawołamy. Jak minie 15 sekund, powinno się załączyć nadawanie. Dobra, i teraz tylko trzeba pilnować ALC, żeby nie przekroczyło tej kreski. Bo jak przekroczy, to jest przesterowanie. A poziom ALC jak ustawiasz? Jesteś w stanie ustawić? No tak, tutaj ale w radiu? Wskazanie, tak. Ale w radiu ustawiasz poziom ALC? Można w radiu, a można... O, i zaraz zobaczymy. I automat, jak on mnie zawoła, bo tu jest taka procedura, nie? Że on powinien mi teraz od razu raport podać. O, widzę, że grzeje, to może obrócił antenę, nie? Mogło tak być. Widzisz, że jest dużo mocniej, nie? O, proszę, plus 3 decybele mi dał, nie? A jemu Roger plus 13 decybeli, to od razu automat tutaj jakby robi ten. Kumarz, o co chodzi, nie? No. Roger. I teraz według procedury on powinien mi nadać RR73, no nie? Czyli, że potwierdził, że ja mu podałem raport. Jeżeli odebrał, no nie? Smaży. Czyli my odbieraliśmy na 13 decybeli, a on... Ale coś teraz nie idzie, nie wiem czemu. Teraz po raz kolejny nadaje swoją procedurę, bo on nie potwierdził swojej. To jest akurat emisja, gdzie jest konkretnie sztywno procedury są. Ja po prostu będę co 15 sekund nadał cały czas to samo, dopóki on mnie nie potwierdzi. Roger. No i pewnie teraz gościu zatrybił, bo ja mam tutaj ustawione, że automatyczna sekwencja, można ręcznie to wywołać. Tam gdzie 5000 ludzi u Rzeszowska i a po prostu to, że to była może masa i tak. Mógłby też go nie zatrzymać, albo nas nie odebrał, albo co? Albo się dokręcą. Albo się dokręcą, no. Ale to najlepiej zostawiasz tak automatycznie, jak ja to zrobiłem. No chyba go nie ogarnia. Bo czasem się zdarzają, że ktoś nie ogarnia tej procedury, że trzeba... Ja nadaję cały czas swoje, nie? Tutaj pytałeś o ALC, mogę w radiu ustawiać, ale najlepiej jest z pozycji programu, tutaj mam jako power. Jak dam wyżej, to wtedy go... automatycznie przyjedzie. Chyba, że jest... Lepiej z programu, nie może od razu pod ręką nie już grzebać po radiu, nie? No, dokładnie. I pewnie dlatego tak myślę, drzewa też masz. Trzeba byłoby zobaczyć z komórki gdzieś kierunki mniej więcej. Już mam tak długości wszystkie przygotowane, że jak biję do góry, to mi się to blokuje, nie muszę się, wiesz, przejmować. To nagrywa czterech robi i oto ten pan. Ale co, to jest tak jak ten, tak jak często gdzieś tam na robocie czy na budowie, no nie? O! Dobrze, przynajmniej nie ma. To dywersja, to jakaś. A z sprawy? Do 50 ohmów, no i to... No ale to balu. Być symetryczne miało, nie? Tak. Chodzi o to, że poprawia symetrię, ten balun działa jak preselektor jakby. Jak podłączysz sztuczne obciążenie do tego balunu, to będziesz miał tylko dołek na 50 MHz. Czyli tu mnie nie masz na resztę. Tak. Blokadę. Obaj bardzo. Albo trytku. No, tak. Albo
prostu na jakiś green zapadł. SP9FWX, SP9RNS. SP9RNS. No i mów do niego. No i co, u nas no to pogoda piękna, wietrzna, pieczemy sobie kanie na grillu, chociaż jedna się już nam spaliła. Jedni mówią, że to prawdopodobnie mógł być muchomor, ale być może, że jest to kanie, ale dowiemy się jak zjemy. Oddaję tobie mikrofon i literuję. SP9FUX, SP9RNS. Jest luźne, Karolu, tak? Luźne jest to ognisko, bo spaliła się taka, nie? I taka atmosfera tutaj. A w ogóle od pierwszej zapalniczki. I poszło właśnie, zapalone było od pierwszej zapalniczki, nie zapałki, no tak trochę nie po harcersku, bo dzisiaj krzesiwa ze sobą nie zabrałem. SQ9FWX, SP9RNS, oddaję tobie mikrofon. SP9RNS, SP9JT przez M, SP9RNS, Kuba. Czy ty wiesz w ogóle, z kim rozmawiasz? To zaraz mi odpowiesz, ale nie mylimy się, my jesteśmy na Łysej Górze. Na Łysej Górze, bo to jest tam, gdzie jest ten, gdzie jest ten taki lokal z pstrągami, a nie pod krzyżem. Także tutaj to wiem, tylko nas będzie będzie odbędę przez ten. SP9JT przez M, SP9RNS, tak, dobrze zgadłeś. No i właśnie siedzimy sobie tutaj, coś palimy, jeszcze my się tam dalej trochę w stronę Sącza zaraz wybieramy, ale... Co tu mamy i kogo mamy? Przedstaw się ze znaku. Piotra, SP9NSA. SP9NSA, tak? Tak, tak. Co tu nasłuchujemy? No, połączenie DMR-owe z SP9NG. Okej, okay, lecimy dalej. Co tam się wyprawia u góry, powiedz? Puszczają latawca. No, no to idziemy. Widać już w powietrzu. Aż będzie to jako antena? Nie. Nie sprawdziły się testy. Jest niestabilnie, tak? Trzeba jakoś testować, to trzeba będzie to testować, ale...
to odwali na samym początku. W ogóle pierwsze zderzenie z radiem to jest podanie znaku. Dwa tygodnie temu, jak robiliśmy łączności też z młodzieżą, z harcerzami z wieży widokowej na Szpilówce koło Miwkowej, tam też młodzież brała za mikrofon i prowadziła pierwsze korespondencje swoje w życiu przez radio. No to dla nich ta operatorka to też była taka ciężka, no nie, i to trzeba było z boku podpowiadać i tak dalej. Ale to każde wejście to już było prościej, już było łatwiej, już było szybciej, także to przychodzi samo, więc trzeba to przejść po prostu i jest później coraz lepiej. Proszę bardzo, mikrofon do siebie. Spróbuj przeliterować.